tvpodkarpacie.pl. Jednomandatowe okręgi wyborcze, finansowanie partii z budżetu państwa i relacje na linii urzędnik-podatnik. Trzy kwestie, którym we wrześniowym referendum Polacy powiedzą tak lub nie, były głównym tematem konferencji w Klubie Górnika zorganizowanej przez sanoczanina Zbigniewa Hatłasa. Wykład poprowadził Wojciech Bakun z Przemyśla. Patriota, który kocha swój kraj, ale też jest dumny z naszej historii, prawda, z tego, co się działo wcześniej, i z szacunkiem odnosi się do tych działań, które były podejmowane przez naszych rodaków dziesiątki, setki lat temu. Myślę, że po części można powiedzieć, oddając im cześć i dziękując im za to, że możemy w tej chwili żyć we w miarę wolnym kraju, powinien skorzystać z tej wolności i zagłosować. Referendum jest wyrazem zaangażowania społeczeństwa w to, co dzieje się w polityce. Ordynację wyborczą, którą w tej chwili posiadamy, ma takie, a nie inne uwarunkowania, natomiast wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych spowoduje, że większe zaangażowanie będzie społeczeństwa w stosunku do wybranego posła, senatora, i będzie większy wpływ na to, co on będzie wnosił od mieszkańców w kierunku Sejmu i ustaw. Poseł wybrany z jednomandatowych okręgów wyborczych tą relację zmienia całkowicie. On będzie musiał zabiegać o tych ludzi, wychodzić do nich, coś im proponować. Jest możliwość poznania każdego kandydata, jego plusy i minusy. Jest możliwość spotkania się z nim, porozmawiania i przekazania mu tych rzeczy, które regionalnie dotyczą wszystkich mieszkańców. Wiele wad można zarzucić JOW-om. My nie koloryzujemy JOW-ów jakby tylko pod kątem plusów. Pojawiają się tematy dyskusyjne na temat, czy na przykład sytuacja z Wielkiej Brytanii, tak jak Szkoci, nie mając tak dużego poparcia, wprowadzili bardzo dużą ilość osób do Izby. Czy na przykład właśnie takie małe grupy społeczne, separatystyczne można po części powiedzieć, czy one będą miały jakby tam zwiększone, ułatwione zadania? Jeżeli byłyby to jednomandatowe okręgi wyborcze, w takim Sanoku i powiecie sanockim byłoby jedno miejsce, czyli jeden poseł mógłby być reprezentowany w Sejmie. Osoby takie właśnie, które utożsamiają się ze swoim krajem i chciałyby na przykład uniknąć emigracji, dlatego że jednak duża część osób młodych, które spotykam, faktycznie myśli o tym tylko, jakby tu wyjechać gdzieś tam na zachód za lepszymi zarobkami, za chlebem, tak można powiedzieć, żeby poczuły te osoby to, że wybierając swojego kandydata, żądając coś od tego kandydata w takim jednomandatowym okręgu wyborczym, będą miały większy wpływ na to, co się dzieje w polityce. Teraz często słyszymy, że polityka mnie nie dotyczy, niech sobie robią, co chcą. Nie jest to tak do końca, nie jest to tak w ogóle, dlatego że polityka determinuje całe nasze życie. W kraju, w którym żyjemy, to politycy ustalają wysokość podatków, to politycy ustalają, jak ostatnio, wiek emerytalny, to politycy mówią nam, kiedy nasze dzieci muszą iść do szkoły. I myślę, że chcielibyśmy, chcąc mieć wpływ na to, co ci politycy ustalają, musimy sprawić, żeby byli oni odpowiedzialni przed nami, a nie odpowiedzialni przed prezesem partii. tvpodkarpacie.pl